horyzontem są szkiery. Tylko co to w ogóle są te szkiery? Witam tym razem ze Świnoujścia. Co tutaj robimy? Dawno nas tu nie było? Nie, to nie jest nasz cel. To jest tylko jeden z etapów. Bo ruszamy do Szwecji, na szkiery. Jaki mamy plan na rejs? W Świnoujściu za 2 godziny mamy prom, płyniemy do Isztat. Z Isztat jesteśmy jutro gdzieś koło 6 rano. Potem czeka nas, no dobre, 400-500 km pod Sztokholm. Tam wsiadamy na jacht. No i co? No i przed nami potem już tylko Ukraina, ponoć około 20 tysięcy, 24 tysięcy wysp. Co jakieś źródło inne, to inaczej podają, także w każdym razie na pewno grubo ponad 20 tysięcy, czyli szkiery. Do zobaczenia po drugiej stronie Bałtyku. Kolejny dzień, sobota, a nasz pierwszy dzień w Szwecji. Jakieś 3 godziny temu zjechaliśmy z promu. Jesteśmy w tej chwili więcej w połowie drogi do Nyköping. Jedziemy autostradą, mały ruch. Większość jedzie tak jak trzeba, zgodnie z przepisami. W Szwecji na autostradzie 120. Tak, no droga jest monotonna, prosta jak nitka. Jedną prędkością, ruch jest mały, więc jest tak dość monotonnie, wokół same lasy. Jeszcze żadnego łosia niestety. Za to mamy pasażera na gapę w grillu od samochodu. Jedzie z nami tak. To o tym lepiej nie mówić. No i dojechaliśmy. Znajduję się teraz na pokładzie naszego jachtu Delfia. Ciężki dzień był. Jeszcze te zakupy, zaprowiantowanie na cały rejs. No ale udało się. Co do planu na najbliższe dni, po rozmowach z załogą ostatecznie stanęło na tym, że będziemy płynęli do Sztokholmu, tam na archipelag sztokholmski, no i generalnie docelowo Sztokholm, tam trochę pozwiedzamy i będziemy wracali innym szlakiem. Niedziela rano i na próbę uruchomiłem GoPro 9 z filtrem ND16 założonym. No, generalnie na rejsie mam 3 kamery, wiadomo, główny to Lumix G9, ale w różnych sytuacjach może być ciężko tym kręcić, więc jeszcze iPhone 12 Pro Max. No i zobacz jak z tego GoPro będzie, mam nadzieję, że jakość nie będzie taka najgorsza. No to za chwilę oddajemy cumy, Diana dzisiaj na pierwszej wachcie, oczywiście w kamizelkach, trzeba dawać przykład dobry. No i co, na razie szkiery. Wracając do pytania postawionego na początku filmu, czym są szkiery? O tym mogliśmy przekonać się stosunkowo szybko, bo już po kilkudziesięciu minutach, gdy tylko opuściliśmy Nyköping, wypłynęliśmy z zatoki, zaczęły ukazywać nam się liczne mniejsze, jak i większe skalne wysepki. Szkiery to skaliste wyspy, które powstały podobnie jak fiordy w okresie zlodowaceń, w wyniku niszczenia podłoża przez lodowiec. Sama nazwa pochodzi zresztą z języka staronordyjskiego, od słowa sker, które oznacza skałę w morzu. Proces ten polega na tym, że na terenie uwolnionym od ciężaru lodu zaczęły się wypiętrzać widoczne dzisiaj wyspy. Proces ten zresztą trwa po dziś dzień. Thank you.
Jest poniedziałek rano, gdzieś godzina 6:30. No, w zasadzie załoga powoli wstaje. O 8 planowo wypływamy znowu. Połowa, powiedzmy, trasy na Sztokholm za nami, może trochę dalej. No, a na dzisiaj to już tak. Coraz bliżej miasta, coraz wężej, czekają nas te śluzy. No, powinny być też ciekawe widoki, więc zobaczymy. No dobra, to na razie. Przeszliśmy śluzę. Przeszliśmy niedawno śluzę. Akurat trochę byłem zajęty. Zresztą to kolejna śluza, to już żadna atrakcja. W każdym razie teraz kolejny etap, no to most zwodzony. Zimno? Wiadomo, jaka jest na początku. To są zawsze trudne. No i zasumowaliśmy w centrum Sztokholmu. Okazało się, że nasza marina jest dosłownie przy samym Waza Muzeum, czyli przy tym świetnie zachowanym XVII-wiecznym statku, który na was mówiąc miał na Polskę płynąć. Siedzimy sobie na jachcie, właśnie w samym centrum Sztokholmu w marinie, a tuż za mną Waza Muzeum, także lepszej miejscówki nie mogliśmy trafić. Witam w kolejnym dniu naszego zwiedzania. Wtorek, godzina po 8 rano. Zaraz ruszamy na zwiedzanie Sztokholmu, rozpoczynamy od muzeum Waza. Także plan na dzisiaj pierwszy jest taki, zaraz już obok muzeum Waza mamy, także tutaj potem Stare Miasto, no i inne ciekawe miejsca, to już wyjdzie pewnie na bieżąco. A jeszcze co do samej mariny, jak na centrum miasta, jeszcze jak na centrum Szwecji, wyjątkowo spokojna. Naprawdę, no trochę może z minusów to toalety, bo w zasadzie damska i męska, z takich czynnych to po jednej. No, to ale generalnie pierwsze wrażenia po wpłynięciu do miasta są takie, że jak na stolicę kraju, to miasto jest spokojne, takie powiedzmy, nie czuć takiego wariactwa, pędu. Czekamy na zakup biletów, tak? Mhm. Interesują nas dwa bilety do muzeum w Szwecji, w Sztokholmie. Statek Waza zrobił piorunujące wrażenie. Jest to na tyle ciekawe miejsce, że w zasadzie można by to było spędzić znacznie więcej czasu. Właściwie można spokojnie tam spędzić cały dzień. Tak. I mieć dopiero odczucie, że już wie się i widziało się wszystko, co tam jest do zobaczenia i do posłuchania. Tak, ale że my tutaj trochę jesteśmy, powiedzmy, ograniczeni pod kątem zwiedzania Sztokholmu, jeżeli chodzi o czas, więc na tyle, co potrzebowaliśmy, to już to nam się udało obejrzeć i teraz idziemy w kierunku Starego Miasta. Na Gamla Stan.
Pałacem Królewskim. I jak to mówiłaś, że wtedy już masi? Jeszcze nigdzie nie doszłam. Zrobiłam od jachtu jakieś 6000 kroków i dopiero widzę przed sobą cel, znaczy Stare Miasto. Odległości są tutaj spore, chcąc obejść na piechotę, a to był tylko spacer wzdłuż właściwie portu. Nic więcej. Także zrobiliśmy tylko rundę tutaj na wyspę w kierunku Starego Miasta i już 60 kroków, ale jeszcze nie zaczęliśmy dobrze zwiedzać. To powiedz jeszcze raz, co to jest? To są bułeczki cynamonowe. Coś, z czego trzeba koniecznie spróbować w Szwecji. Specjał właściwie szwedzki. No i my też zamierzamy zakupić 2-3 sztuki na spróbowanie. W Polsce w zasadzie chyba nie do kupienia. Ja się nie spotkałam, żeby bułki cynamonowe. Raczej Skandynawia, Finlandia i Szwecja. No i jaka cynamonowa bułeczka? Pyszna. Ale aż tak? Słodka i cynamonowa, taka jak miała być. No. Ale dobra. It's good. Very good, very good. Tasty. This is the best, it's total. Jesteśmy właśnie przed drzwiami, za którymi znajdziemy najwyższą uliczkę w Sztokholmie, która nazywa się Merten Trotski Strand i mierzy całe 90 cm szerokości. W najszerszym, znaczy w najszerszym. Najszerszym punkcie. W najwęższym. Najwęższym punkcie, także prowadzą do niej takie oto drzwi, tak jak do budynku. O cenach za dużo nie będziemy dyskutować, bo nie ma sensu, ale taki obiad jednodaniowy dla dwóch osób. Skromny fish and chips i sałatka z krewetek. Sałatka z krewetek. Do tego napoje sokie piwo. 356 koron. Czyli jakieś. To tam mi przeliczyło 158 zł, nie? Tak. No tak, no Sztokholm jest najdroższą stolicą w Europie, a może jedną z najdroższych na świecie. Czyli jak nie najdroższy. No, muszę przyznać, że dzisiaj na tym 30-stopniowym upale nieźle dostaliśmy w tyłek. Ale nic, w końcu teraz już się widać, na wieczór pogoda zmienia. Także idę jeszcze zrobić, jest godzina 22:30, idę jeszcze na krótki spacer zobaczyć, może jakieś fajne zdjęcia się uda zrobić. A jestem jeszcze na terenie mariny naszej. Jutro rano w każdym razie wypływamy. Thank you.
witam, kolejny dzień naszego rejsu. Dzisiaj opuszczamy Kopenhagę. Jak widać, aura zupełnie inna niż od soboty. W końcu upały odpuściły. Także no, popadało trochę, także jest w końcu czym oddychać. No, opływamy dalej wyspę, na której się znajduje Sztokholm. Także kolejny dzień, gdy przed nami. Z 8 do 10 godzin żeglugi. No i później się będę odzywać. A propos, za mną taki oto ciekawy jacht motorowy. To trochę musiał kosztować. Jag hade planerat för det. Tack för det. Ja, perfekt. Jag viker av den andra här. Bra, tack. No i zasumowaliśmy dzisiaj trochę krótsze pływanie. No i dobrze w sumie, bo fajną miejscówkę znaleźliśmy na wyspie Orno, ale z umlautem na O, więc nie wiem, Orne, coś takiego. Nie będę próbował przeinaczać. W każdym razie to jest tego typu port, jak sobie wyobrażałem tutaj wcześniej, Szkiery. Na uboczu, można powiedzieć, na końcu świata. Prawie że. No i dobra, idziemy zobaczyć na krótki rekonesans. A tuż za mną znajduje się taki sklepik Micro Leaves się nazywa, jest samoobsługowy. Płatność polega na tym, znaczy są towary, różne takie drobne batony, jakieś napoje. Zostawia się pieniądze w gotówce i tyle, także no tutaj to jest normalne, bo dla uczciwych ludzi oby tak pozostało i nie było nigdy złego wrażenia. Jeszcze się nie kąpałem w Szkierach, więc czas najwyższy. No, jeszcze chwila. To tutaj mam taką drabinkę. Thank you.
drugi żagiel nareszcie. Żagla się płynie. Dokładnie, dobrze. Nie, to nie jest. Najpierw było. Dobra, tu ja. Mamy tutaj jabłka są? Nie, dzięki. Możesz sobie. O, to ja chętnie. Ja sobie wezmę. Tak. Dobrze wyszło, że nam się z poprzednią miejscówką nie udało, bo popłynęliśmy 2 mile dalej, znaleźliśmy dużo lepsze miejsce między takimi wysepkami, których tu jest mnóstwo, full cały archipelag. W każdym razie miejsce jest super, coś trochę kojarzy się z Bornholmem, tylko tutaj powiedzmy takich mniejszych Bornholmów jest znacznie więcej. Na skałach ze spinakerem. Lokalne piwko. Tak, zdrowie. Otwieramy foka do drugiej stójki, ok? Pierwsza, druga stójka. Nie wiem. Tak. Jeszcze? Ostatni dzień. My używamy boostera, tak? Na wodzie. No właśnie, i to jest kluczowa informacja. Koniec powiedziałbym, tak. Ostatni dzień pierwszego etapu. O tak. I po rejsie! I po rejsie! Wiemy, czy samochód stoi, bo zostawiliśmy go na tydzień. Tak. Jutro schodzimy z jachtu i ruszamy gdzieś dalej w teren. Jesteśmy na promie na wyspę Uto. Zaraz ruszamy. Płyniemy na Uto, nie wielką wyspę na archipelagu sztokholmskim, około 150 hektarów. Samochód musieliśmy zostawić na parkingu, gdyż prom zabiera tylko ruch, że tak powiem, pieszy. No, za bilety zapłaciliśmy około 200 koron za 2 osoby w jedną stronę. Wylądowaliśmy na wyspie Uto. Trochę, że tak powiem, mieliśmy godzinny spacer z ciężkimi bagażami, od promu się okazało, czy okazało się, no to się nie okazało, wcześniej widzieliśmy, ale że do naszego tutaj, powiedzmy do naszej agroturystyki, gdzie będziemy nocować jakieś 4 km, wyszło 5. Trochę było ciężko, bo temperatura wzrosła i z tym ciężarem, ale w każdym razie dotarliśmy na miejsce, zostawiliśmy bagaże, bo resztę dopiero zakwaterować się możemy o 2:00 i w międzyczasie pożyczyliśmy rowery i jedziemy ponoć na najpiękniejszą plażę na Uto, także... No i dotarliśmy na dziką plażę na Uto. Żywego ducha nie ma, z wyjątkiem nas.
Posiedzieliśmy trochę na plaży, na skałach, odpoczęliśmy i czas teraz znaleźć jakieś miejsce, gdzie można zjeść. Za dużo tego nie ma, ale znaleźliśmy gdzieś w zachodniej stronie, po zachodniej stronie wyspy, jakąś małą restaurację. Zobaczymy, mamy w każdym razie jeszcze tam 7 km. Cześć, kolejny dzień pobytu na Utu, czy Utobor, różnie to czytam, pewnie za każdym razem źle. No, dzisiaj trochę pospaliśmy. Spaliśmy na takiej małej agroturystyce. Fajnie, bo dzisiaj w końcu chłodniej, 19 stopni, tak na rower w sam raz. No jakie wnioski? No wnioski są takie same. Już od dłuższego czasu, to znaczy Szwecja jest świetnie zorganizowana. Doskonały tutaj system połączeń promowych, gdzie na małej wyspie, czego byśmy nie przypuszczali, są aż 4 przystanki promowe. I właśnie odkryliśmy, że mogliśmy de facto wysiąść tutaj na przystanku bliżej naszego hotelu, no ale uczymy się wciąż w Szwecji i uczymy się na błędach. No. Także fantastycznie wszystko zorganizowane, świetnie rozwinięte turystycznie. Właściwie nawet na najmniejszych takich wysepkach skalnych gdzieś jakieś mają poorganizowane rekreacje, jakieś domki postawione, także Szwedzi naprawdę potrafią wypoczywać i... Znaleźć na takiej wyspie, gdzie nie można jeździć samochodami, jedyny środek transportu to rower, kład. Świadczą te takie usługi taksi na kładzie, albo te taksi. To była taka wyspa. I dojechaliśmy do wioski Gruben, czyli tej, z której wczoraj szliśmy pieszo z tobołami, te 5 km prawie. Stanęliśmy teraz w Gruben przy supermarkecie. Jedynym, tak? Jedynym na wyspie. Te wiosk przynajmniej nie ma problemu z wyborem. Kopalnie na wyspie Utu są najstarszymi kopalniami w Szwecji i datowane są nawet na XII wiek. Ich aktywność datowana jest na XII wiek. W XVII wieku było ich 9 na wyspie, które funkcjonowały, które były czynne. W 1719 roku Rosjanie zburzyli całą wyspę. No czyry, nic nowego. Tak, spalili wszystkie budynki, zniszczyli wszystkie kopalnie, które zasypali skałami. Więc wielki finał. W 1878 roku kopalnie zostały zamknięte ostatecznie na wyspie. To jest tak cudowny. Będzie tego brakowało, tych skał i... No dobrze, ale powiedz, jaka teraz sytuacja, gdzie jesteśmy, co i jak? Malutka plażyczka, ale jest trochę piasku. Jest po prostu pięknie jak zwykle, czyli... Super, mała plaża, ale piękne skały, też można się na nich położyć. Tam też ludzie się kąpią, chyba nawet ze skał schodzą do wody. Tu jest też takie fajne wejście do wody. I tak sobie przyszliśmy tutaj wieczorem na kontemplację natury. No i taki odpoczynek wieczorową porą, już fajna pogoda jest cały czas.
No i to nasz ostatni dzień w Szwecji niestety, na wyspie Utu i w ogóle w Szwecji. Dzisiaj mamy prom już do Gdańska, odpływamy. No i jak to zwykle bywa w ostatni dzień, przychodzi czas na podsumowania i też chciałam sobie pozwolić na taką krótką refleksję, jeżeli chodzi o pierwszy mój pobyt w Szwecji. To zdecydowanie polecam ten kraj do odwiedzenia, zwłaszcza dla ludzi, którzy kochają przyrodę i kochają turystykę aktywną, kochają zieleń, uprawiają jakieś sporty. Jest to wspaniały kraj do tego, żeby wyżyć się sportowo i na łonie natury i przyrody. Jest to też kraj dość drogi, to sobie trzeba powiedzieć. I tutaj w zasadzie najdroższe jest jedzenie. I to nie tylko jedzenie w restauracjach, ale także jedzenie w marketach, które jest czasami nawet kilkukrotnie droższe niż odpowiednik w Polsce. Warzywa są bardzo drogie. To też już zauważyliśmy, kiedy robiliśmy zakupy akurat na całą załogę, na jacht w pierwszym tygodniu, no to rzeczywiście na Paragonie, jak przeanalizowaliśmy Paragon, to a robiliśmy bardzo takie wszechstronne zakupy dla 8 osób, warzywa, mięso, wiadomo, nabiał, pieczywo, to najdroższą pozycją zdecydowanie okazały się być pomidory, ku naszemu zaskoczeniu, więc tutaj kilogram pomidorów kosztował nas 50 zł. Natomiast tutaj też trochę jestem zaskoczona. Noclegi nie są wcale aż tak bardzo drogie, nie tak proporcjonalnie drogie jak na przykład jedzenie w Szwecji. Być może trochę droższe niż przeciętny hotel w Polsce, natomiast my tutaj akurat zakwaterowaliśmy się może nie w hotelu, w takim pensjonacie, prywatnym domu z kilkoma pokojami u właściciela i u gospodarza i nocleg kosztował nas prawie 500 zł za dobę, ze śniadaniem. I już z rowerami, oczywiście tutaj na wyspie mogliśmy się poruszać w zasadzie tylko rowerami. Diana już dużo powiedziała na temat Szwecji, więc ja jedynie uzupełnię trochę, jeżeli chodzi o ten aspekt żeglarski. Warunki żeglarskie tutaj na Szkierach są bardzo dobre. W marinach nie czuć było jakiegoś takiego natłoku, hałasu. Nigdzie nie było praktycznie problemu z miejscem na cumowanie, mimo że już jesteśmy, znaczy, że już jest sezon, tak? No bo to początek lipca, to także tutaj w Szwecji są już normalnie wakacje, w pełni sezon. Też dużą atrakcją, z czego akurat my nie skorzystaliśmy, to jest cumowanie na dziko w Szkierach. W różnych miejscach tutaj na skałach są też takie nawet przygotowane w skałach takie haki, do których można cumować. Więc to jest taka jakby trochę namiastka mazurskiego żeglowania. Aczkolwiek mimo wszystko to odległości między lądami tutaj między wyspami są znacznie większe, więc czuć tą przestrzeń. Przygotowując się tak na taką wyprawę, warto tylko pamiętać, żeby dobrze zapoznać się z akwenem, po którym będziemy żeglować, bo jednak jest to teren wymagający nawigacyjnie, więc warto się zaopatrzyć w dobre mapy. My głównie korzystaliśmy akurat z map elektronicznych Navionixa, ale też mieliśmy w pogotowiu mapy papierowe takiego szwedzkiego wydawnictwa. To akurat taka ciekawostka, że stosunkowo ciężko było coś znaleźć tu, zwłaszcza w tych Szkierach Sztokholmskich, jakieś przewodniki w języku polskim. A się ciężko, no po prostu ich nie ma na ten moment. Znaleźliśmy jedno opracowanie, które typowo w języku szwedzkim i takie też posiadaliśmy. No i jak widać, cali i zdrowi zakończyliśmy ten nasz rejs.